jesteśmy na takim etapie, że tak naprawdę za kilka dni rozpoczniemy procedurę kładzenia pierwszej warstwy asfaltu. Wszystkie prace ziemne zostały prawie zakończone. Równolegle posuwają się końcowe prace w padoku, depo, a tak naprawdę prosta startowa jest jeszcze do przykrycia drobną warstwą kruszywa i wszystkie pozostałe części toru zostały już przykryte odpowiednimi warstwami i poczynione zostały też badania laboratoryjne, które wyszły bardzo dobrze i mamy testy. Jestem przekonany, że asfalt, który zostanie położony w ciągu najbliższego tygodnia, może dwóch, będzie potrzebował jeszcze chwilę, żeby poddychać, jak to się mówi w slangu drogowym. I myślę, że w połowie sierpnia będziemy gotowi do tego, żeby przeprowadzić pierwsze testy na nowym torze Sączyń. Myślę, że runda się odbędzie. Ten czas w drugiej połowie sierpnia dajemy sobie na sprawy związane z dokumentacją i licencją Polskim Związku Motorowym. Myślę, że tydzień przed zawodami będziemy mogli już przyjąć zawodników na pierwsze treningi.